Jeśli widząc zwiastun filmu, który będziemy dzisiaj omawiać, pomyśleliście, że ciekawe, czy występuje w nim paradoks Karolaka. Jestem nienasyceniem. No to oglądajcie dalej. The End to pierwszy efekt pandemicznego kręcenia filmów w 2020 roku, ponieważ nasi główni bohaterowie, aktorzy, celebryci zostają zaproszeni do pewnego rodzaju gry, którą prowadzą na wideokomunikatorach w internecie. Zatem od razu mówię wam, że jeżeli to, co widzieliście w zwiastunie, czyli ta forma, że macie tam 8 czy ileś okienek z głowami ludzkimi, no to nie jest rzecz dla was. Tak tutaj jest przez większość seansu. Jeżeli to jest dla was męczące, no to podejrzewam, że pierwsze 20 minut już będzie wycieńczające. I tak było na naszym seansie, gdzie spora część widowni po prostu wyszła z sali, nie dając temu filmowi szansy, co my uczyniliśmy. Tak. Everything is kurwa fine. No dobra, ale jedziemy od początku. Mamy kilkoro bohaterów, którzy związani są ewidentnie ze światem filmu, branżą filmową, a większość z nich to aktorzy, którzy podczas pandemii nie mają co robić, nie mają nowych projektów i idą w taką bardziej influencerską stronę chyba, korzystając z social mediów itd., itd. Wykorzystują swój status celebrytów. I dają się namówić, wydaje mi się, w związku z tym właśnie, że nie mają teraz pieniędzy, a przecież nadal są kredyty, na taką, na pozór, wesołą grę internetową, w której to oni mają być głównymi bohaterami. A wszystko to skąpane w klimatach kryminału, ponieważ każdy z bohaterów przyjmuje tutaj pewnego rodzaju alter ego. Nawiązujemy tutaj nazwiskami do największych twórców kryminałów w ogóle, czyli tam mamy Christie, mamy Doyle'a, mamy Forsythe'a i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wyraźnie twórcy chcą nas zaprosić do właśnie tego rodzaju gry. To znaczy, będziemy mieli do czynienia tutaj z pewnym śledztwem, z pewnym dochodzeniem, niezależnie od tego, jak ta gra sama się potoczy, to jednak będziemy też chcieli wejść troszeczkę w życiorys tych konkretnych osób, które oglądamy. No i właśnie, to co miało być wesołą, luźną grą skierowaną do fanów tych ludzi, nagle okazuje się, że nie do końca jest tylko zabawą, mimo że nasi główni bohaterowie są w rolach im narzuconych teoretycznie, to jednak mistrz gry, powiedzmy... W tej roli Tomasz Karolak. Zwracając się do nich, przekazuje jakieś może niewygodne informacje z ich faktycznego życia. To znaczy, może nie robi tego wprost, ale oni szybko się orientują, że coś tu jest nie tak. I dodatkowo smaczku tutaj dodaje fakt, że po zakończeniu drugiej, zdaje się, sesji wszyscy otrzymują dziwne wiadomości. Albo paczki. W każdym razie coś, co jest związane z tym, co mają za uszami, że tak powiem. I koncept, prawdę mówiąc, całkiem ciekawy, szczególnie jak na warunki, w których ten film kręcono. To jest świetny pomysł. Problem w tym, że za szybko, bo już właściwie w pierwszym segmencie, który dotyczy tej gry, już nam się zdradza, że no nie o to chodzi, żeby oni się tutaj pobawili w ten kryminał. Bo skoro to jest nasza podstawa, to mimo wszystko pozory powinniśmy zachować trochę dłużej. Gdybyśmy zostali dłużej w tej grze, w której wcielają się w rolę, to nadal można by nam było przedstawić konkretne informacje na temat tych bohaterów, ich prywatnego życia. Za pomocą tych postaci, tak, które się wcielają. Tak, i coraz bardziej im wchodzić na głowę w samej tej grze. Tak, a oni bardzo szybko jakby orientują się, że to nie jest to i zaczynają się buntować przeciwko temu, jak ta gra funkcjonuje. I następne ich spotkania już są, przynajmniej z mojej perspektywy, totalnie prywatne. Już w ogóle nie kontynuujemy tego, że to jest tego typu gra. Tylko po prostu przerzucanie się jakimiś zawinieniami dawnymi tutaj następuje. A tu ktoś zrobił to, tu ktoś zrobił to, nie możesz mnie oceniać, bo ty zrobiłeś to. I to wszystko kręci się wokół postaci reżysera, który jakiś czas temu zmarł, a z którym wszyscy byli w jakiś sposób związani. A już za chwilę nasi bohaterowie przestaną pierdolić i powiedzą, jak jest. Nie wiem, czy faktycznie ten film był realizowany w taki sposób, że ci bohaterowie po prostu byli odseparowani i każdego kręcono osobno, bo wygląda to w wielu momentach właśnie tak, że ci bohaterowie zamiast prowadzić ze sobą dialog, prowadzą monologi. I każdy gra do swojej bramki po prostu. Tak, i widać to przede wszystkim na poziomie reakcji na to, co pozostali bohaterowie robią. To znaczy, są one takie wymuszone, wydają się być nienaturalne albo nie przystawać do tego, jak powinna zareagować ta postać,
postać w tym konkretnym momencie. Ja nie wiem, czy to jest problem wynikający z realizacji, bo ja nie sprawdzałam, jak ten film był kręcony i czy to faktycznie po prostu był jeden aktor czy aktorka i cała ekipa i przechodzimy do następnej, czy był jakiś kontakt między nimi, bo niektóre sceny wskazywałyby na to, że mógł być, ale nie wszystkie. I to jest taki... Tak. I albo z jednej strony próbowano ratować to montażem, albo montaż niestety jest no taki, że nie do końca to działa. Pierwszy raz widzę coś takiego. Żeby było jasne, ja nie mówię, że to na was nie zadziała. Po prostu mnie ten film pod tym kątem uwierzenia w to, że oni prowadzą ze sobą rozmowy, absolutnie nie kupił. I to jest, powiedziałabym, eufemizm w tym wypadku. Przez 3/4 filmu tak naprawdę oglądamy te gadające głowy i trochę średnio nas obchodzą te postacie, bo mimo wszystko nie chcą się w jakiś sposób uzewnętrznić. Wszystko to zbudowane jest tak, żeby miało na nas zrobić wrażenie w finale, bo zaczynamy odkrywać pewne karty, bo zaczynamy się dowiadywać coraz więcej na temat przeszłości poszczególnych postaci i tam jest cała taka sekwencja na przykład, w którym każdy z bohaterów po kolei zaczyna wyjawiać coś na swój temat i jest taki przerażony, poważny. To są naprawdę intensywne monologi i w momencie, kiedy taki monolog się kończy, przeskakujemy do kolejnej postaci, do kolejnego monologu i tamta postać, która dopiero przed momentem właśnie miała taki trudny czas, już w tym momencie jest pierwsza do tego, żeby rzucać kamieniem w tę drugą osobę. I to po prostu nie gra. I tu co chwilę stawia się kolejnych bohaterów pod ścianą i przez to, że mamy takie nawarstwienie tego w jednej scenie tak naprawdę, w jednym segmencie powiedzmy, to sprawia takie wrażenie chwilami, że żaden z tych problemów ostatecznie nie jest ważny. Moim zdaniem kwestie, które są podejmowane, typu czy, nie wiem, dla aktorek po 40 są role, czy kradzież pomysłu na film to jakby jest coś do wybaczenia, czy, nie wiem, dorastanie na planach filmowych, to są bardzo ważne kwestie, które super byłoby dobrze opisać w polskim filmie dotyczącym branży filmowej. Problem w tym, że tutaj wszystko się rzuca z ekranu, tak trochę, przepraszam za wyrażenie, wyżyguje problem. I przeskakujemy dalej. I koniec. I tym bardziej szkoda, że faktycznie mamy na planie tutaj kilku aktorów, którzy potrafią wycisnąć coś z tych monologów i potrafią podać je w taki sposób, że jest to w jakiś sposób intensywne i interesujące, ale przy tej formie, przy tym montażu i właśnie tym nawarstwieniu tych wszystkich problemów naraz, to po prostu przestaje działać. Ale najciekawsze jest to, że ten film cały jest podany w taki sposób, jakby był troszeczkę wyżej od widza. To znaczy, jakby był kilka kroków do przodu, jakby właśnie patrzył na widza troszeczkę z góry i chciałby rozliczyć całe środowisko filmowe z jego ułomności, z tego właśnie celebryckiego podejścia do kręcenia filmów. Miałem takie poczucie, jakby to był taki rodzic, który chce skarcić swoje dziecko, złapać je za frak, przeorać po betonie mordą i wtedy, kiedy jest zapłakane najbardziej i po prostu zdewastowane, to stwierdza, że no, teraz się nauczyło, teraz już będzie lepiej. Bo pranie brudów na temat każdej z tych postaci, które oglądamy na ekranie, a potem nagle sugerowanie zarówno muzyką, jak i montażem, jak i właśnie przebiegiem tej fabuły, że oni wtedy w tym momencie już się nauczyli, już się naprawili, to było oczyszczające, dla mnie to po prostu absolutnie nie zadziałało. No ja muszę przyznać, że to jest dla mnie absolutnie niewiarygodne, a już w ogóle ostatnia scena tego filmu to... No przepraszam, mnie rozśmieszyła, być może miała wywołać w widzach szok, nie wiem jakie były intencje twórców, ale jednocześnie wracając do twojej metafory z dzieckiem, to tak, z jednej strony bierze się tutaj tego dzieciaka za fraki i przeciera po betonie, a później się okazuje, że rodzic robi dokładnie to samo. Yes, you heard me. It's not like you didn't do the same thing. No. Yes, you did. Jeżeli chodzi o samą inscenizację scen, które nie są po prostu japą na kamerce, to jest naprawdę chwilami zaskakująco ładnie. Jest dobrze oświetlony ten set. Ciekawe, nieoczywiste lokacje i kolory w nich. Czasem ujęcia też. Ale też przejdźmy na chwilę do tych aktorskich spraw. Już trochę o nich wspomnieliśmy, ale mam wrażenie, że jednak przyda się tutaj troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o to, kto najbardziej mnie przekonał do swojej historii, to mimo wszystko Witkowski. Jestem cierpieniem. Sadowski, co mnie bardzo zaskoczyło, bo jego ostatnim występem w pełnometrażowym filmie, jaki widziałam, było Futro z misia. Jestem podły. Także tutaj wypada naprawdę dużo, dużo lepiej. A Karolak jest Karolakiem. Jestem nienasyceniem.
To jest taka sfrustrowana, wściekła wersja Karolaka tuż po wyjściu z Ikei, jak go nie wpuścili. Wszystkie postacie kobiece są tutaj potraktowane zdecydowanie bardziej przedmiotowo niż te męskie. Tak, według takiego szablonu. Zlewają się też w jakimś sensie w jedną taką masę. Trochę też wyglądają, jakby każda z nich była innym etapem życia tej samej kobiety. Może tu jest jakaś metafora. W zasadzie każda ma problem z tym samym, tylko inaczej może do niego podchodzi. Leniwe trochę. I mój największy problem z tym filmem jest taki, że uważam go za sztuczny twór, który nie ma w sobie takiej autentyczności. On był ciekawy na poziomie konceptu, pomysłu, ale jak przyszło do tego, żeby faktycznie rozpisać tę fabułę, no to tutaj już zaczęły się rzeczy sypać, bo samo rozwiązanie jest tak absurdalne już. Naprawdę liczyłem na to, że ten film będzie tak skomponowany, żebyśmy mogli też zabawić się w swego rodzaju grę, szukać jakichś wskazówek i wpaść na to, kto za tym wszystkim stoi, dlaczego to wszystko tak zostało rozegrane, tylko po prostu czekamy na to, co twórcy nam pokażą za chwilę. Bo nie sztuka skrytykować całe środowisko filmowe, skrytykować całe środowisko krytyki filmowej, tylko sztuka wyciągnąć z tego jakieś wnioski, gdzieś poszukać tutaj jakiejś refleksji nad tym wszystkim, a moim zdaniem tutaj refleksji nie ma, poza właśnie jakimś takim pustym i pseudo oczyszczającym finałem. Nie no, ja nie odmawiam nikomu, żeby sobie robił film tak jak chce. Tak. I naprawdę uważam, że ten film będzie miał swoich zwolenników. Tutaj taka mała ciekawostka. Za reżyserię tego filmu odpowiada pan o nazwisku Tomasz Mandes, który wraz z Barbarą Białowąs przygotował nam ostatnim razem 365 dni. Przygotowuje następne odsłony przygód Massimo i Laury. I tutaj także pojawia się na przykład scena, w której, uwaga, Tomasz Karolak mówi: "Are you lost, baby girl?" I wiecie co? I dla tej sceny warto było zrobić ten film. Dziękuję, dobranoc, papa, cześć. Tak, bo takie sceny wybudzają z tego transu, z tego seansu. Szkoda, bo był w tym potencjał, bo było to na swój sposób świeże podejście do tego, żeby troszeczkę właśnie o tej branży filmowej opowiedzieć. Ale moim zdaniem ta pozornie ciekawa forma zwyczajnie nie przystaje do treści, która jest niedopracowana, nie ma tutaj takiego związku przyczynowo-skutkowego, jakiego bym oczekiwał. Brakuje jakiegoś balansu pomiędzy tymi rzeczami, które mają być dramatyczne i takie mocne, a tymi, które są właśnie lekkie i jakieś takie humorystyczne. W ogóle równowaga. No. To by się temu filmowi przydało. Może czas wszystko przemyśleć i powiedzieć prawdę. Także być może nie paździerz, ale na pewno nie coś, na co warto teraz iść do kina. Możecie spokojnie poczekać, jak się pojawi na VOD. Być może trafi w wasze gusta, czemu nie? Ale to jest jeden z tych filmów, o których bardzo szybko zapomnimy, tym bardziej, że już w ten weekend, w następny weekend pojawią się kolejne polskie filmy. Jest tego teraz cała masa. Wrzesień to jest zresztą festiwal w Gdyni. Będzie mnóstwo rzeczy, które będzie można skomentować. O tym bardzo szybko zapomnimy, czego sobie i wam życzę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.